Cześć, witam Was w kolejnym odcinku podsumowującym moją działalność na YouTube. Jest to już 10. podsumowanie. Tego typu odcinki wrzucam na kanał co miesiąc, także można łatwo wywnioskować, że kanał na YouTubie funkcjonuje już 10 miesięcy. Bardzo serdecznie witam nowe osoby, witam nowych subskrybentów. Dziękuję za oglądanie moich materiałów, za poświęcanie czasu i za pewnego rodzaju również zaufanie treściom, które tutaj publikuję. Czas szybko leci, niedługo już będzie rok funkcjonowania mojego kanału, mojej działalności na YouTube w zakresie właśnie kryptowalut, technologii blockchain. Pewnie będzie to czas na jakieś podsumowanie, na jakieś reorganizacje i na drobną analizę tego typu właśnie działalności na YouTubie. Ale to do tego jeszcze mamy 2 miesiące, także to, co do tej pory tutaj dokonałem na YouTubie, to przede wszystkim jestem zadowolony z serii o TradingBocie. Mam nadzieję, że w tym tygodniu, a na pewno w tym miesiącu już ten projekt w takiej wersji, w jakiej sobie zaplanowałem na samym początku, będzie ukończony, także każdy chętny będzie miał możliwość pobrania tego projektu. Już teraz nawet ma taką możliwość z GitHuba, zainstalowania sobie go, uruchomienia na podstawie własnych danych w pliku konfiguracyjnym. Wszystko to jest oczywiście przeze mnie opisywane na playliście specjalnej o TradingBocie. Wszystko dokładnie również jest umieszczone na GitHubie. Można sobie tam przeczytać, przemyśleć, czy to jest właśnie coś, co Was interesuje, czy to jest coś, co chcielibyście sobie przetestować. Jeśli chodzi o takie typowe dane statystyczne odnośnie YouTube'a, to obecnie jest Was 2461 subskrybentów. Bardzo bym chciał, aby ta liczba do tego okrągłego roku doszła do 2500 i myślę, że jak najbardziej wszystko na to wskazuje, że ten pułap, ten kamień milowy, jaki sobie wyznaczyłem, zostanie osiągnięty. Co do innych miejsc, gdzie również można śledzić moją działalność, to posiadam konto na Twitterze, także tutaj również zapraszam. Posiadam od niedawna dosyć konto na Instagramie, tutaj prezentuję takie małe pigułki wiedzy w zakresie właśnie kryptowalut i w zakresie technologii blockchain. Od niedawna również wystartowałem z fanpage'em na Facebooku, także wszystkie osoby, które jeszcze nie miały przyjemności z tego korzystać, tam zajrzeć, a korzystają z Facebooka, jak najbardziej zapraszam do właśnie odwiedzania. Dziękuję Wam za Wasze komentarze, za to, co piszecie, za wskazówki. To wszystko zdecydowanie wpływa na to, że treści publikowane na tym kanale spełniają oczekiwania Wasze, oczekiwania widzów. Oczywiście jeszcze raz zapraszam na GitHuba, gdzie można pobawić się botem, można tak naprawdę zobaczyć, z czym to się je. Tym projektem staram się trochę odczarować pewne mity, które można znaleźć właśnie na YouTubie, czy też ogólnie w internecie, promujące to, że jest możliwe stworzenie narzędzia, które tak naprawdę zupełnie bezobsługowo będzie dla nas zarabiać, nawet kiedy my nic w tym celu nie robimy. Jeśli chodzi o inne ciekawe rzeczy, które również planuję na ten miesiąc, to planuję jeszcze jedną dość specyficzną serię filmów na YouTubie. To jeszcze może nie będę zdradzał, czego ona będzie dotyczyć, ale myślę, że będzie dosyć interesująca dla Was. Oczywiście wszelki feedback, wszelkiego typu komentarze, jakiego typu treści byście się spodziewali na moim kanale, również proszę umieszczać pod tym filmem, czy pod jakimkolwiek innym na moim kanale. Zapraszam do odwiedzenia również mojej strony internetowej i tutaj taka właśnie niespodzianka, o której mówiłem. Mam już przygotowane wszystko do wydania e-booka. Będzie to książka właśnie GitHub dla inwestorów. Wersję demo możecie już pobrać, jest to jeden przykładowy rozdział. Można pobrać z tego linku, który teraz jest wyświetlony na ekranie. Link ten również umieszczę w opisie tego filmu, także jak najbardziej zapraszam do pobierania. E-book ten będzie dostępny do kupienia, tylko jeszcze muszę uruchomić jakąś prostą wersję sklepu internetowego, tak aby
każdy, kto ma życzenie nabyć tego typu e-book, mógł to zrobić w sposób jak najłatwiejszy. Przy tworzeniu tej książki tutaj pomagały mi dwie bardzo zdolne panie, za co również im serdecznie dziękuję. Zapraszam do pobrania tego materiału. Tak jak wcześniej wspomniałem, jest tu jeden przykładowy rozdział. W sumie e-book wyszedł na prawie 90 stron, także dosyć dużo wiedzy takiej, z której korzystam i z której myślę, że warto byłoby korzystać, analizując jakiś projekt w takim ujęciu typowo długoterminowym, jak i również w zakresie rozeznania się, czy projekt ten cokolwiek tak naprawdę sobą reprezentuje, czy też weryfikacji tego, czy nie jest oszustwem. Także jak najbardziej zapraszam do pobrania tego e-booka, tej wersji demo, jak i również w późniejszym etapie do zakupu e-booka, o czym jeszcze oczywiście postaram się Was poinformować w oddzielnym filmie, w oddzielnym materiale. Także dziękuję Wam za to, że oglądacie moje treści. Jeszcze jest jedna prośba, właśnie o której tutaj zapomniałem wspomnieć. Bardzo dużo osób z Was pisze do mnie maile, pisze do mnie wiadomości. Mam prośbę przede wszystkim o cierpliwość, ponieważ nie jestem w stanie odpisywać, bo tych maili mimo wszystko przychodzi czasem nawet kilka dziennie, także nie mam możliwości czasowych każdemu odpisywać zaraz po tym, jak ten mail zostanie wysłany. Natomiast jeszcze chyba nie było osoby, której bym nie odpisał, także proszę o cierpliwość i na pewno na każdą wiadomość odpiszę. Mam jeszcze prośbę, aby już w tej pierwszej wiadomości podać maksymalne konkrety tego, czego oczekujecie ode mnie przy ewentualnej współpracy, jakie są właśnie Wasze potrzeby, Wasze wymagania co do projektów, bo zgłaszacie się z dużymi i bardzo różnymi pomysłami, projektami, także prośba ode mnie, aby już na tym pierwszym etapie, w momencie kiedy ja już poświęcę tych parę minut na przeczytanie tego maila, mógłbym jasno się określić, czy jestem w stanie Wam pomóc, czy też nie. Dysponuję bardzo ograniczoną ilością czasu, także proszę o konkrety, a ja na pewno również konkretnie będę odpisywał. Także dziękuję wszystkim, zapraszam do składania propozycji w komentarzach i do śledzenia dalej kanału. Dziękuję Wam, cześć.